Witajcie kochani, kolejna Energy Boost Środa. Witam Was Marzena Śmigielska. Dziś o tym, jak żyć w zdrowiu i radości. Fascynuje mnie ostatnio rozwój duchowy, a to na czym się skupiamy, to przyciągamy. No i przyciągnęłam do siebie mądrości 104-letniego mędrca. Zaatakowały mnie i pomyślałam, że muszę się z Wami nimi podzielić. Uwielbiam starszych ludzi, są dla mnie oazą spokoju, radości, wszystko ich cieszy, a na dodatek mają w sobie mnóstwo mądrości życiowej. Żyją już tak długo i tak wiele przeżyli, że chyba nic już nie jest w stanie ich zaskoczyć. Biorą życie takim, jakie jest, nie spinają się, nie pędzą, nie biorą udziału w tym całym wyścigu szczurów, a do tego zawsze mają dla Ciebie jakąś dobrą radę. Te pochodzą z książki Wiele lat, dobre lata, przykazania 104-letniego mędrca Andrzeja Worona na drugie radosne życie. Po pierwsze, naucz się widzieć wszystko wokół siebie i cieszyć się wszystkim. Trawą, drzewami, ptakami, zwierzętami, ziemią, niebem. Spójrz na nie życzliwymi oczami i uważnym sercem, a odkryjesz taką wiedzę, której nie znajdziesz w żadnych książkach. Zobaczysz w niej siebie. 2. Weź za obyczaj, chociażby przez kilka minut stanie boso na ziemi. Dawaj ciału ziemię, dopóki sama tego ciała do siebie nie wezwie. 3. Szukaj możliwości przebywania przy wodzie. Ona zdejmuje zmęczenie i oczyszcza myśli. 4. Pij czystą wodę kiedykolwiek można, nie czekając na pragnienie. To jest pierwsze lekarstwo. 5. Codziennie na Twoim stole powinny być warzywa. Pożywne są te, które były ogrzane i wypełnione słońcem. Na pierwszym miejscu buraki. Nie ma na ziemi lepszego pożywienia. Następnie fasola, dynia, jagody, marchew, pomidora, papryki, szpinak, sałata jabłka, winorośl i śliwki. 6. Mięso? Jeśli chcesz, możesz jeść, ale rzadko. Nie jedz wieprzowiny, bo nie jednego człowieka wysłała już na tamten świat. Ale mały, cienki plaster słoniny wyjdzie Ci na dobre. Drapieżnik, który najadł się mięsa, ledwo łazi i jest leniwy. A koń zje owsa i cały dzień wóz ciągnie. 7. Lepiej po garstce, ale często. Żeby było mniej, pij dużo wody i kompotów, jedz surowe jedzenie i warzywa. Ja od czwartku wieczorem do piątku wieczorem niczego nie jem, piję tylko wodę, bo post jest najlepszą łaską. On po prostu odmładza. Kości stają się lekkie jak u ptaka i z każdym postem młodniejesz o kilka lat. 8. Słońce wschodzi i zachodzi dla Ciebie. Praca dobra wychodzi po wschodzie słońca. Przyzwyczaisz się do tego, to będziesz mocny ciałem i zdrowy duchem. A mózg lepiej odpoczywa i jaśnieje wieczorem. Tak robią zakonnicy i wojskowi i mają siłę służyć. 9. Dobrze jest w ciągu dnia zdrzemnąć się pół godziny na wznak, aby krew odświeżyła głowę i serce. Niedobrze jest spać po jedzeniu, bo krew staje się gęstsza, a tłuszcz zakleja nasze naczynia. 10. Staraj się być więcej pod odkrytym niebem. Naucz się żyć w chłodnych pomieszczeniach. Wystarczy, by nogi i ręce były ciepłe, a głowa chłodna. Ciało bowiem wysycha i starzeje się w cieple. 11. Słabe, zmarznięte ciało wzmacniaj ziołami. Garstkę ziół jagód, liści i gałązek porzeczki, maliny, poziomki, zaparzaj wrzątkiem i pij przez cały dzień. Zimą przyniesie Ci to dużo pożytku. 12. Nie zapominaj o orzechach. Orzech jest jak nasz mózg, w nim siła dla naszego mózgu. Dobrze jest codziennie użyć łyżeczki masła albo oleju orzechowego. 13. Kiedy przyjmujesz pożywienie, nie popijaj go. Nie pij ani przed, ani zaraz po jedzeniu. 14. Radzę Ci, bądź dobry i uważny. Dla każdego człowieka bądź taki. Możesz się od nich wszystkiego nauczyć. Nie rób sobie z ludzi wrogów ani przyjaciół, a wtedy nie będziesz miał z nimi żadnych kłopotów. 15. To, co Ci przeznaczone, będzie Ci dane. Nie proś o mało, proś o dużo, a i tak otrzymasz mniej. I naucz się pokornie czekać. To, czego nie masz mieć, zostaw. 16. Nie wierz w uprzedzenia astrologów i nie uciekaj się do wróżb. Utrzymuj duszę i serce w czystości. 17. Kiedy na duszy jest źle, trzeba wiele chodzić. Najlepiej polem, lasem albo nad wodą, bo woda poniesie Twój smutek. 18. Więcej się ruszaj. Toczący się kamień mchem nie zarasta. 19. Nigdy nie bój się zaczynać albo uczyć czegoś nowego.
wtedy się odnawiasz. 20. Odpoczynek to zmiana zajęcia. Nerwy odpoczywają wtedy, kiedy pracują ręce. Ciało nabiera sił, kiedy pracuje głowa. 21. Nie bądź chytry na wszelkie wygody. Staraj się samemu być pożytecznym. Wiklina, która nie rodzi, szybko usycha. 22. Nie bądź prześmiewcą i żartowni się, ale bądź wesoły. 23. Żeby nie chodzić z dzieckiem do lekarza, przekaż go w ręce przyrody. Od najmłodszych lat naucz go chodzić boso. To jest najsilniejsze hartowanie. Spaliło się na słońcu, nie szkodzi, wyjdzie mu na dobre. Ukąsiła go osa albo mrówka, dobrze. Poparzyło się pokrzywą, wykąpało w swojej wodzie, podrapało się, zjadło coś, co spadło w sadzie. To znaczy, że uodporniło się na choroby i ma silne ciało oraz ducha. 24. Kiedy tniecie warzywa i owoce nożem, tracą one swoją ziemską siłę. Lepiej jeść i gotować je w całości. 25. Niekoniecznie powinniśmy pić herbatę kupioną w sklepie. Lepiej zaparzyć młode gałązki gruszy. Taka herbata jest bardzo wzmacniająca i lecznicza, usuwa wszelkie bóle i stany zapalne. 26. Jeżeli zmęczyliśmy się i pojawiła się słabość lub choroba, po prostu pozwólmy organizmowi odpocząć. Niech wasze odżywianie będzie bardziej proste. Wystarczy zjeść jedną potrawę w ciągu dnia, następnego dnia inna potrawa i tak cały dzień, cały tydzień inną. 27. Jeśli chcecie pozostać młodymi i żyć wolno, raz w tygodniu zróbcie sobie dzień orzechowy. Rano przygotujcie 8 jabłek i 8 orzechów. Zjadajcie je co 2 godziny tak, aby w ciągu dnia żołądek był zajęty. 28. Kiedy poczujecie, że organizm się męczy, że wszystko leci wam z rąk, że jesteście nerwowi, to znaczy, że musisz przyjmować 2-3 razy dziennie marchew. Tak przywrócicie organizmowi siłę. 29. Przygotowujcie tylko gorące posiłki maksymalnie na 1-2 razy, bo pożywienie powinno być świeże. 30. Żeby nie było przeziębienia, nie myjcie się gorącą wodą. Jedzcie każdego dnia orzechy i czosnek i chodźcie boso na podłodze posypanej kukurydzą oraz dużo śpijcie. 31. Kiedy przychodzicie sezon na jagody, możecie odmówić sobie każdego jedzenia, ale nie jagód. Codziennie zjadajcie chociażby filiżankę. Jeżeli gwiazdy są oczami nieba, to jagody są oczami ziemi. Nie ma wśród nich lepszych i gorszych. Każde są świetne, bo dają siłę i zdrowie. Począwszy od czereśni, aż do arbuza skończywszy. 32. Pielęgnujcie w sobie wewnętrzne poczucie radości i oczarowanie życiem. 33. Znajdźcie czas na ciszę, spokój i duchową rozmowę z samym sobą. 34. Co jest dobre, a co złe? Niech odpowie na to Twoje serce, a nie ludzka plotka. 35. Nie przejmuj się tym, ktoś o Tobie myśli. Bądź sam sobie sędzią w czystości i radości. 36. Nie bądźcie źli na ludzi, nie osądzajcie ich. Każdy wybaczony człowiek doda wam miłości do samego siebie. 37. Jeżeli wasze serce wypełnione jest miłością, nie ma w nim miejsca na strach. 38. Nie konkurujcie w niczym z nikim, każdemu swoje. Nie biedny ten, kto ma mało, a temu, co mało. 39. Nie krzyczcie nigdy na dzieci, bo wyrosną z nich niewolnicy. 40. Nie sprzeczajcie się. Każdy ma swoją własną prawdę i własną krzywdę. 41. Nie pouczajcie ludzi, jak mają żyć i co robić. 42. Nie uważajcie się za najmądrzejszych i najbardziej przyzwoitych, lepszych od innych. 43. Nie próbujcie być przykładem dla innych. Poszukajcie przykładów w pobliżu. Która z tych mądrości podobała Ci się najbardziej? Która Cię zaskoczyła? Napisz mi to proszę w komentarzu. Za dzisiaj serdecznie Ci dziękuję i zapraszam Cię już za tydzień na kolejną Energy Boost Środę.